Siemanko, z tej strony Krycha. O, kto to jest? Cześć Kuba, witaj. Oto administrator mojej grupy Bojownicy Krychy. Cześć Kuba, i co tam u ciebie? No spoko, słuchaj, mam tutaj dla nas jedzenie. Ty, masa z McDonalda, zajebisz się, pokaż co tam masz. A, świeżutkie fryty, nie? W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie trzy najdroższe kanapki z popularnych sieci fast foodowych. Pierwszy będzie Burger King. Do Burger Kinga najbliższego mamy 29 km. Z Torunia. Tak więc co, ruszamy? Ruszamy. Jedziemy. Aby dostać się do Burger Kinga, trzeba wjechać na autostradę. Hashtag elektroniczny pobór płatności XXI wieku. Po 3 km autostrady opłata 2 zł. Hashtag darmowa obwodnica miasta. Ja bym chciał dzisiaj złożyć takie zamówienie. Poproszę najdroższą kanapkę, jaką macie. O, pojedynczą. Nie, pojedynczą. Pojedynczą. Najdroższą kanapkę, jaką tylko macie. Dobrze, to jest hamburger, tak? Tak, no jeżeli taka jest najdroższa, to taką poproszę. I to poza tym będzie? Nie, to wszystko będzie. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry. Pani mnie skąd skojarzy? No, a widzi pani, a dzisiaj przyjechałem przetestować najdroższe kanapki z trzech popularnych sieci fast foodowych. I między innymi przyjechałem specjalnie do Burger Kinga 30 km, żeby... No to ja to sprawdzę. Dobra, dostanę koronę. Dziękuję uprzejmie. Nasza kanapeczka. Jest korona. Korona, jak widać, na miejscu dla prawdziwego króla. Kolejny bilecik, tym razem w drodze powrotnej. Powodzenia, kolejne 2 złote. Dzień dobry. Fajna korona? Świetna. Świetna? Dobrze, byliśmy w Burger Kingu i dostaliśmy po prostu jako nowi królowie. No dokładnie, no. Dzięki. Do widzenia. Nie ma jak to na światłach podjadać sobie ketchup z maka, nie? Bezcenne. To podjeżdżamy teraz do KFC, aby zamówić naszą najdroższą kanapkę. Szykujemy się. Dzień dobry. Ja poproszę najdroższą kanapkę, jaką tylko macie. Najdroższą. Tak, tak. Jaka tylko jest możliwa. Dobrze, poproszę. Dziękuję. Wracamy z Burger Kinga. Byliśmy też kupić najdroższą i ta sama cena. No, ta sama filia. Korony dostaliśmy o... Piękne. Tak, dziękujemy uprzejmie. Nie ma korony, ale to szkoda. Ale też lubimy cenę. Może kiedyś będzie. No, kiedyś może dostaniemy. Jingle bells, jingle on the way. Tu jest jedzenie moich widzów, zaraz jem je. Aha. O. Dziękujemy. Do widzenia. No to podjeżdżamy teraz trollować McDonalda w koronie Burger Kinga. Za chwilę złożymy zamówienie. Dzień dobry, witam z McDonalda. Proszę o złożenie zamówienia. Dzień dobry. Chciałbym zamówić najdroższą kanapkę, jaką tylko państwo mają. Ma być warunek najdroższa. Najdroższa jest... Ostro. Dobra, to ja poproszę taką kanapkę. Zostawię? Nie, samą kanapkę poproszę. Będzie wszystko? Tak, jak najbardziej. Może to powtórzyć? Tak, jak najbardziej, wszystko jest w porządku, zgadza się. 14 zł 40 groszy, zapraszam do okienka. Dobra, okej, okay, dziękuję uprzejmie. Dobry? Dobry. Chciałem zapytać, czy fajna korona? Boska. Boska? Dziękuję uprzejmie. Już płacę. Dzięki uprzejmie, miłej pracy. Dobry, dzięki. Jestem teraz u Kuby, który zaprosił mnie do siebie. Piąteczka. Dzięki za zaproszenie. No i teraz przejdziemy do testowania tych trzech kanapek. Powiemy o cenach i powiemy o tym, jak one nam smakują. To przechodzimy teraz do unboxingu naszej pierwszej kanapki. Jest to kanapka z McDonalda. Zapłaciliśmy za nią 14,40. 14,40 dokładnie. Jest to kanapka
kanapka drwala na ostro. W środku znajdziemy ostre papryczki, dużego burgera, ser oraz bekon. Następną kanapką jest kanapka z Burger Kinga. Jest to kanapka Angus. Grillowany. Ta kanapka kosztowała aż 20 zł 95 groszy. Tu możecie sobie zobaczyć paragon. Widać już na pierwszy rzut oka różnicę pomiędzy kanapką z McDonalda a z Burger Kinga. Znajduje się tutaj inna bułka i zdecydowanie więcej warzyw. Jest cebula, jest pomidor, jest też ser i bekon. Za chwilę posmakujemy tej kanapki i sprawdzimy, czy jest dobra. Tak więc teraz przechodzimy do trzeciej kanapki. Kuba, proszę uprzejmie, pokaż, ile za nią zapłaciliśmy. Było to 20 zł 95 groszy, czyli podobnie jak w kanapce z Angusem. Tak prezentuje się nasza kanapka. Jest to podwójny grander cheeser z podwójnym kurczakiem, z serem, pomidorem, widzę też cebulę oraz jakieś przyprawy. Ciekawe, co to jest to zielone. No właśnie. Zobaczymy, czy to jest smaczne. To przejdziemy teraz do oceny naszej pierwszej kanapki, czyli drwal za 14,40 z McDonalda. McDonald's, pokaż mi swoją moc. Czuję na pewno ostre papryczki, czuję na pewno ten ser w panierce, jak i czuję dosyć dobrze burgera. Jest dosyć gruby i mięso jakby wyłania się nawet tu na pierwszy plan. Czuć też bekon, bekon też jest gdzieś tam w tle. Generalnie jest kanapka dobra, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, do tej kanapki. Kanapka jest spoko. Mhm. Mięso też. No. Znaczy cieplejsze by było lepsze, nie? Tak. Jest trochę chłodne, tak? Mm-hmm. Można jeść, naprawdę, jeśli ktoś jest bardzo głodny, to zje taką. No. Ja jej nie zjem, bo naprawdę nie lubię ostrych papryczek. Mm-hmm. Następna kanapka, burger z Angusa XL, burger za 20 zł i 95 groszy. Teraz zobaczymy, czy warto dopłacić do kanapki kilka złotych i czy smak zrekompensuje dość wysoką cenę. Mm-hmm. Nie mam pytań co do smaku burgera. Burger czuć wyraźnie, że był dobrze wygrillowany. Czuć wyraźnie warzywa, duża ilość sałaty, czuć pomidora bardzo dobrze. Przebija o dwie głowy mięso, które jest w McDonaldzie. Te wszystkie burgery, które są w Macu, to naprawdę do tego burgera nie mają nawet podejścia. Tak więc moim zdaniem warto dopłacić te parę złotych. Na pewno sos jest lepszy niż w McDonaldzie, bo go od razu czuć. Mhm. Ale jak się spróbuje. Jest intensywniejszy? Mm-hmm. No smak, rzeczywiście sosy w Burger Kingu są spoko. Kanapka super, bo naprawdę czuć się. Przechodzimy teraz do testu naszej ostatniej kanapki. Wizualnie jest ona największa, jest to podwójny grander cheeser. Ja może wezmę gryza i ocenię, czy warto. Czuć od razu pieczarki, które są dodatkiem. Pieczarki jako dodatek naprawdę podkreślają ten smak tej kanapki. Jest też taki sos żółty i on jest naprawdę spoko. Kanapka jest bardzo, bardzo duża. Jest ser i na pewno duża jest ten mięso. Jeśli jest się bardzo głodny, to opłaca się zapłacić więcej, żeby zjeść po prostu, może nie powiedziałbym, że lepiej, ale co są na tym samym poziomie kanapki tak naprawdę, ale naprawdę... Tutaj jest więcej składników, więcej sosów. Przechodzimy do naszego podsumowania. Na trzecim miejscu wylądował McDonald's ze swoim drwalem na ostro. To znaczy na sam wstępie powiemy, że te kanapki są mniej więcej na równi, jeżeli chodzi o tutaj o wykonanie, bo mówimy tutaj o skali nie marketingowej, tylko ani nie marketowej, tylko fast foodowej. W naszej skali fast foodowej oczywiście. W McDonaldzie kanapka była najtańsza, kosztowała około 15 zł. Co ci się podobało w tej kanapce? Na pewno to, że miała dużo składników. Tak, było dużo składników, była ostra. Była też za duża jak w KFC, że można było ją normalnie jeść. Mhm, było tak. Dużo składników. Jeśli ktoś naprawdę lubi na przykład ostre rzeczy, to zje sobie drwala. Na ostro. Na drugim miejscu jest KFC. KFC. Plusy tej kanapki to na pewno rozmiar. No, ta kanapka... Była największa, zdecydowanie.
Był w niej prawdziwy kurczak, nie żaden mielony. Było dobre sosy. Dorak na oka też jest, naprawdę, ale jej największym minusem jest to, że ma za małą podstawę. Tak, jest za mała podstawa w tej kanapce i jest tyle składników w środku, że po prostu tego się nie da normalnie trzymać, bo od razu to wszystko zacznie wypadać. Jeżeli ktoś jest naprawdę głodny, powinien jechać do KFC. Od razu jechać do KFC, nie wahać się. Tak, jest kanapka droga, kosztuje 21 zł około. Ale jej smak i ilość składników rekompensuje to, o tą cenę. Na pierwszym miejscu znajduje się Burger King ze swoim Angusem XL grillowanym na ogniu. Mnie zaskoczył smak mięsa, naprawdę jest bardzo dobry. Ten grill jest wyraźnie wyczuwany. Mnie na pewno zaskoczył tak samo ten mięso w tym burgerze, bo naprawdę było dobre. Ale najbardziej mnie zaskoczył sos, który był najlepszy. Warto nawet po prostu przejechać te 30 km. Jak my przejechaliśmy, tak, żeby zjeść taką kanapkę. Nasz wybór jest jednogłośny. Te dwie kanapki ze sobą mogą konkurować. Tak. W zależności od tego, kto co lubi. Każda ma swoje plusy i minusy. Jeżeli chcecie zaspokoić swój duży głód, zapraszam do KFC. Jeżeli chcecie po prostu zjeść sobie kanapkę i nie jechać nigdzie daleko, to zapraszam. Nie zapłacić jeszcze bardzo dużo za nią, to McDonalda. A jeśli chcecie zjeść naprawdę najlepszą kanapkę, oczywiście, zgadzam się z Kubą jak najbardziej. Jeżeli chcecie naprawdę prawdziwego burgera ze smakiem grilla, to nie ma niczego lepszego niż nasz Burger King. Tak więc ja serdecznie polecam, rekomenduję. Jeżeli macie nawet daleko do najbliższego Burger Kinga, przejedźcie się, zobaczycie. Naprawdę będzie warto. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek z testowaniem najdroższych kanapek w naszych sieciach fast foodowych, jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem, tak 2000 lajków. 2,5. Dobra. Dobra. 2500 łapek w górę wbijacie. To jadę, jeżeli wbijecie te łapki, to jadę do następnego widza i nagrywam u niego też jakiś test. Być może będzie to test związany z sieciami fast food lub przetestujemy coś z marketu, na przykład Biedronka, Lidl lub tym podobne. Zapraszamy wszystkich na naszą grupę, chodźcie do nas, chodźcie. Link znajduje się w opisie, grupa Bojownicy Krychy. Tam dowiadujecie się na bieżąco o naszych nagraniach. No i co teraz? No to piąteczka dla Ciebie. Dziękuję, że mnie przyjąłeś i trzymaj się brachu. Widzimy się na pewno jeszcze nie raz. No na pewno. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was ja, czyli Krycha. Cześć! Siema!